Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku Celebryki. Dzisiaj gość, na którego czekałem bardzo długo, ale się w końcu doczekałem. Człowiek, który o Formule 1 wie więcej niż sama Formuła 1. Mikołaj Sokół. Cześć Mikołaju. Cześć, dzień dobry. Trochę oczywiście przesadzasz na wstępie, ale rozumiem, że musimy publikę tutaj przyciągnąć. Cieszę się, że udało się nam w końcu spotkać dwie zajęte osoby, ale udało się jakoś to wszystko pozgrywać. Także z radością i chęcią goszczę u Ciebie na prawym fotelu. Od razu takie małe ogłoszenie. Ja nie będę zadawał dzisiaj pytań o ustawienie podłogi u Hamiltona, bo robisz to sam na co dzień, więc ja jestem do tego niepotrzebny. Bardziej będziemy rozmawiać o Tobie, o kulisach pracy, o kulisach tego sportu. Trochę się dałem, że powiesz, że nie będziesz zadawał pytań o Formułę 1, to wtedy nie wiem, czy byśmy tu coś okay. ciekawego byli w stanie dla Was powiedzieć, ale to jest dobry plan. Na pewno będziemy się cofać do tyłu, jak to niektórzy mówią, ale zacznijmy od tych najświeższych dwóch wydarzeń, czy dwóch rzeczy związanych z Tobą i z Formułą. Pierwszą jest transfer z Eleven do Viaplay, czy Viaplay, jak to się mówi, bo będziemy teraz często używać. Jak to się mówi, nieważne jak mówią, ważne, żeby mówili, mówili. Nie, i oglądali. Viaplay, generalnie Viaplay. Tak mówimy, ale Viaplay też niektórzy mówią i jest okej. Okay. Powiedz nam troszkę o kulisach tej zmiany, czego możemy się spodziewać, czy będziesz miał jakąś inną rolę, jak to będzie wyglądało? Przede wszystkim bardzo się cieszę, że zostaję przy moim ukochanym sporcie, przy Formule 1. Przede wszystkim będę dalej komentował wyścigi, plus oczywiście mam nadzieję, że jakieś tam inne role, inne wydarzenia też się będą działy. Reporterka z padoku to jest coś, co w ostatnich latach też robiłem w Eleven. Przy okazji udało nam się parę takich ciekawych rzeczy powprowadzać, typu łączenia na żywo w czasie sesji treningowych, gdzie chodziłem po alei serwisowej, zaglądaliśmy z kamerą do garażu prawie każdego zespołu, pokazywaliśmy wszystko z bliska na wyciągnięcie ręki, nawet można było podotykać tam skrzydeł i paru innych rzeczy i to było fantastyczne i mam nadzieję, że będziemy w stanie to dalej robić. To są też oczywiście kwestie techniczne, ale też kwestie licencyjne tutaj wchodzą w grę, także no to są skomplikowane sprawy, jak to się mówi, ale oczywiście staramy się zawsze wynieść jak najwięcej z Formuły 1 i przekazać to kibicom. Nowe studio, mieliśmy już tam pierwsze próby, pierwsze przymiarki, sporo ciekawych możliwości technologicznych, bardzo duża ekipa rozbudowana, wiele osób, także no myślę, że będzie fajnie, aczkolwiek też muszę przyznać nieskromnie, że poprzeczkę zawiesiliśmy z poprzednim nadawcą dość wysoko. To zdecydowanie. I to jest fajne tak naprawdę dla kibiców, dla fanów. Widać to po popularności, po samej oglądalności, po aktywności w mediach społecznościowych, że udało nam się taką fajną grupę kibiców, fanów wokół Formuły 1 zbudować. No i mam nadzieję, że zostaną z nami, a przybędą jeszcze nowi. To jest ta pierwsza rzecz, a druga, może sięgnę, to jest właśnie... Się przygotowałeś. Tak, to jest właśnie to. Zdradzę też, że taką książkę, nawet nie taką, tę książkę, ten egzemplarz, będziemy mieli dla Was na koniec, więc zostańcie do końca. Ja mam takie pytanie, albo może inaczej. Ja tę książkę przeczytałem i powiem tak, jeśli jest jakieś urządzenie i ono ma instrukcję obsługi, to moim zdaniem ta książka to jest instrukcja obsługi, polska instrukcja obsługi do Formuły 1. Ja się formułą interesuje od dzieciaka, cztery dychy na karku. To tak jak ja, patrz, podobnie. Ja nie wiedziałem 80% rzeczy, które tam są. Nie mówię o tym, że tam ten wygrał gdzieś tam na jakim torze, coś się stało, ten był mistrzem świata. Kulisy, coś niesamowitego. Pytanie moje jest takie, jak ty to napisałeś, ile czasu ty to pisałeś, skąd ty brałeś wiedzę? Ja widziałem bibliografię, ale jeśli się mylę, to mnie popraw. Mam wrażenie, że to nie są jakieś kopie z innych książek, tylko to jest wiedza, bardzo dużo wiedzy od ciebie. Znaczy, pół żartem odpowiadam na takie pytanie, że pisałem całe życie, bo to jest efekt, owoc pasji, którą żyję od dziecka tak naprawdę, od najmłodszych lat. Jedna z pierwszych książek, które przeczytałem świadomie i pamiętam, było właśnie o Formule 1. To był jakiś początek podstawówki, czy nawet może jeszcze wcześniej i to mnie wciągnęło, to mnie zafascynowało. Później udało mi się na tym zbudować życie zawodowe, więc no, siłą rzeczy to nie są książka tego typu, to nie są suche wyniki, to nie są fakty, że tu Fangio, tu Schumacher, tyle tytułów, tu ktoś wygrał. Tylko opowieść o tych wielu zaułkach tak naprawdę, wielu płaszczyznach, na których rozgrywa się Formuła 1. To Marcin Budkowski świetnie mówił we wstępie do książki na temat tych właśnie wielu warstw Formuły 1 i moim zdaniem każdy znajdzie w tym świecie coś dla siebie. Jeżeli ktoś kocha technikę, no to oczywiście tak. Biznes, pieniądze też jest na to miejsce. Sportowa rywalizacja, przygotowanie fizyczne też jest. Wielkie indywidualności też są. Praca zespołowa jest, odhaczone. Podróże po całym świecie też mamy. Polityka, jakieś tam brudne zagrywki, gierki, też oczywiście to wszystko jest na miejscu. Także ten właśnie wielki świat starałem się przybliżyć i pokazać. Mówisz o bibliografii.
takie rzeczy jak czerpanie cytatów na przykład, no, wypowiedzi jakby dosłowne z dawnych lat, więc oczywiście trzeba się podeprzeć jakimiś źródłami. Natomiast no, cała ta historia, zbudowanie tej narracji, to już było wszystko po mojej stronie. Starałem się to tak pospinać, żeby czytelnik za bardzo się w tym nie pogubił. W sensie spokojnie można pogłębić jeszcze wiele wątków, wiele tematów i też się na tym często łapałem pisząc, że a jeszcze tutaj, tu jeszcze to się stało, tamto, tu jeszcze jakieś rozgałęzienie, ale trzeba powiedzieć basta, jakoś to uczesać tak, żeby było do przyjęcia i dla takich ludzi, którzy jak ty interesują się Formułą 1 od lat i też dla takich, którzy być może dopiero niedawno zaczęli przygodę. Tacy też są oczywiście, jest Netflix, jest ten serial Drive to Survive, jest wiele osób, które mówią mi, że właśnie przez to zainteresował się F1, ale zaczął oglądać wyścigi normalnie w telewizji. Już widzą, że tam to jest taka bajeczka pokolorowana i tak dalej, ale dały się złapać, są z nami i to jest fantastyczne. No dobra, przejdźmy troszkę do ciebie. Powiedz, skąd w ogóle się wzięła ta pasja do wyścigów i jak się to przerodziło w zawód? Sama pasja, no tak jak mówię, od dziecka. W zasadzie, odkąd pamiętam, no to coś tam wiedziałem na temat F1 przez właśnie tę pierwszą książkę autorstwa Niny Lędziel, polskiej dziennikarki, która jako pierwsza w zasadzie osoba z Polski była na stałe w padoku Formuły 1, pisała. Jej mąż pracował dla telewizji brazylijskiej, więc miała dość jakby, powiedzmy, ułatwiony dostęp, ale robiła z tego doskonały użytek, pisząc relacje do tygodnika Motor, w którym zresztą po latach ja zadebiutowałem jako dziennikarz, pisząc właśnie o Formule 1. 99 rok, zdaje się, to był mój pierwszy tekst, 20 lat miałem wtedy na karku, to były oczywiście inne czasy, nie dało się wybić napisanie w internecie, bo internetu no, w takiej skali, jak teraz mamy, po prostu nie było, także wtedy dla młodego chłopaka debiut dziennikarski, pisanie, to było coś naprawdę wyjątkowego, miałeś wrażenie, że złapałeś Pana Boga za nogi, zwłaszcza, że oczywiście od tych najmłodszych lat rodzice mocno mnie wspierali w rozwoju tej pasji. Dodawali kieszonkowe, jak chciałem kupić jakieś gazety brytyjskie, które tam były dostępne u mnie na Ursynowie w księgarni. Taki dwutygodnik był F1 News, później pierwszy numer F1 Racing, który teraz wychodzi pod szyldem GP Racing, także w Polsce, i też mam przyjemność pracować przy tym przedsięwzięciu. Natomiast rodzice oczywiście wspierali, natomiast nie mieli ani żadnej wiedzy, ani kontaktów, czy w motoryzacji, czy w motorsporcie, czy w mediach, w prasie w ogóle, więc tak naprawdę to wszystko musiałem troszkę sam sobie wydeptać. I wychodzi, zaczęło się od tego, że napisałem list do redakcji Motoru z podziękowaniami za to, że tak fajnie piszą F1, ale tak delikatnie zwracam uwagę, że tu i tu troszeczkę można to było inaczej, bo fakty były inne. I ówczesny szef działu sportu w Motorze, nieżyjący już Bogusław Koperski, zadał sobie tyle trudu, że wyszukał numer telefonu stacjonarnego do mnie, bo nie podałem żadnych namiarów poza adresem na kopercie, taki list pisany, nie mail oczywiście. Zadzwonił do mnie do domu, zaprosił mnie na spotkanie i tak to wszystko się zaczęło właśnie od tygodnika Motor, później pierwsze wyścigi, w których startował Robert Kubica jeszcze wtedy w seriach juniorskich Formuła 3, później World Series, w zasadzie te dwa sezony w F3 i ten ostatni sezon przed F1, to już prawie każdy wyścig na torze oglądałem, obserwowałem to wszystko z bliska, jakoś ten kontakt się tam wtedy narodził. World Series chyba cały sezon, o ile dobrze pamiętam, tak, wszystkie wyścigi na miejscu. Rzeczpospolita później, kiedy Robert pojawił się w F1, później Polsat i komentowanie wyścigów, no i tej kuli śnieżnej na szczęście już się nie dało zatrzymać i mogę mówić o sobie, że no, jestem ogromnym szczęściarzem, że robię to co kocham robić od dawna i oby tak dalej. A pamiętasz pierwszy raz, kiedy byłeś na Grand Prix na torze? I czy to było jako kibic, czy to było już jako dziennikarz? Jako kibic, 98 rok i Węgry, Grand Prix Węgier oczywiście. Szczerze to polecam, jeżeli ktoś po raz pierwszy rozważa wyjazd. To było jedno z moich kolejnych pytań właśnie. To w zasadzie, gdzie nie pojedzie, to będzie super, a Węgry akurat są blisko, jest fajna atmosfera, jest tam co robić. To może tu ci nie będę już tematu podkradał, za chwilę pewnie do tego przejdziemy. To był taki wyjazd busikiem, biuro podróży jakieś organizowało wycieczkę, miał być autokar, ale chętnych było tak wielu, że to był ostatecznie jakiś taki mały bus, wyjazd na sam wyścig, trybuna stojąca, w sensie miejsca gdzieś tam na trawie i ogromne wrażenia tak naprawdę. Sam hałas, dźwięk, kiedy dojeżdżaliśmy do toru, była rozgrzewka poranna, wtedy takie rzeczy jeszcze były. I ten ryk silników, naprawdę coś niesamowitego. Teraz to oczywiście wygląda zupełnie inaczej, chociaż nie należy do tych osób, które tutaj krytykują F1 za to, że te jednostki nie brzmią już tak jak te dawne. Są inne ciekawe rzeczy do podkreślania. Same barwy tych samochodów, kolory, jak to wszystko żywo wyglądało. Teraz oczywiście mamy telewizję tam 4K, 8K, ileś tam K, trochę inaczej to na pewno wygląda. Jakość tej naszej rozmowy też jest na pewno super, jeżeli chodzi o barwy, natomiast w tamtych czasach, jeżeli oglądałeś F1 w telewizji, pojechałeś na wyścig i zobaczyłeś, jak czerwona jest Ferrari, jak żółty jest Jordan, jak te czerwone wstawki na srebrnych McLarenach wyglądają na żywo,
to było coś niesamowitego. No i do tego różnice poziomów na torze wyścigowym. Tego też tak do końca w telewizji nie widać. Węgry akurat nie są jakimś szczególnie pagórkowatym torem, ale ten podjazd do czwórki, tam gdzie ten swój pechowy wypadek miał lata temu Felipe Massa, później ten nawrót Trzykana, tam właśnie miałem tę trybunę, te miejsca na trawce wśród niemieckich kibiców, którzy z puszek po piwie wpychany w siatkę ogrodzeniową zrobili napis Szumi. Później oczywiście inwazja na tor. To był, zdaje się, wyścig, w którym zniknęła kierownica z jednego samochodu Tyrella, który zatrzymał się na torze pod koniec wyścigu z defektem. Nie zdążyli go tam porządkowi usunąć. Później była inwazja na tor, no i gdzieś ta kierownica zaginęła. Później organizatorzy dostali zresztą za to karę finansową. Także ta cała atmosfera tego wielkiego wyścigowego święta, to, że można było sobie zabrać kamyczek z pułapki żywirowej do domu, trochę jakichś tam kawałków gumy z toru, no to było coś naprawdę niewiarygodnego dla kogoś, kto od dziecka praktycznie no, marzył o tym, żeby gdzieś w tym świetnym, kolorowym świecie się znaleźć. A masz jakąś ulubioną taką erę, czy to kierowcy, czy jakieś bolidy, którą, nie wiem, chciałbyś na przykład przeżyć jeszcze raz? Jakbyś mógł coś takiego zrobić, to jakie to by były czasy? Wiesz co, trafiłeś na takiego maniaka, że on chciałby wszystko przeżyć od samego początku i nawet te czasy jeszcze dawniejsze, przed nastaniem Mistrzostw Świata czy Formuły 1, czyli te wyścigi przedwojenne chociażby, gdzie też byli wielcy, wielcy bohaterowie, fantastyczne konstrukcje, świetne maszyny. Ale z takich lat, których no, nie miałem okazji oglądać, to lata 70. chyba były takie bardzo, bardzo interesujące ze względu na to, że była w miarę wyrównana stawka pod tym względem, że pomijając zespoły typu Ferrari i parę innych, dosłownie garstka o znacznie mniejszych możliwościach i osiągnięciach, które miały swoje silniki. Prawie cała stawka jechała na tej samej kombinacji, ten sam silnik, ta sama skrzynia biegu, więc było dużo więcej pomysłowości po stronie projektantów. No i oczywiście to były czasy, w których te przepisy techniczne nie były tak bardzo ograniczone jak teraz. Oczywiście rozumiemy, dlaczego tak jest, bo trzeba trzymać koszty w ryzach, starać się właśnie wyrównać stawkę jak najbardziej. Natomiast w tamtych czasach była dużo większa wolna amerykanka. Miałeś samochody sześciokołowe, miałeś wejście silnika turbo DF1 w 1977 roku. Troszkę wcześniej, pod koniec lat 60. były próby z napędem 4x4, z turbiną gazową zamiast silnika. Pojawiły się skrzydła, bo wcześniej w latach 60. Też ich nie było. 78 rok i efekt przypowierzchniowy, czyli ta wyprofilowana podłoga, która teraz wróciła do Formuły 1. No to były czasy, w których inwencja projektantów była no, nieograniczona tak naprawdę. A z innej strony mogłeś po prostu mieć taki kaprys, parę milionów do wydania, zakładaj sobie zespół, nie wiem, jak Lord Hesketh, czyli ekipa, w której James Hunt debiutował, czy parę innych takich prywatnych zespołów, gdzie tak naprawdę w garażu czy w shopie budowali samochód i startowali w wyścigach Formuły 1. Obok tego oczywiście Ferrari, Renault, wielkie marki, czy zasłużone zespoły już dla F1, jak Brabham, McLaren czy Tyrell, ale też właśnie prywaciarze, ponad 30 samochodów zgłoszonych do wyścigu, kwalifikacji i tak dalej. Także to było naprawdę bardzo barwne, kolorowe czasy. A powiedz, jak wygląda taki weekend, czy nie wiem, może tydzień, jak odbywa się Grand Prix dla Ciebie? Ty, nie wiem, kiedy Ty lecisz, niech to będzie, nie wiem, Monza. Kiedy Ty tam lecisz, co Ty możesz zobaczyć? Czy to jest właśnie lotnisko, hotel, tor, lotnisko, czy coś więcej? Przeważnie tak, przeważnie to się ogranicza, chociaż rzeczywiście zdarzają się na przykład dłuższe wyjazdy, kiedy lecisz na wyścigi, nie, w Ameryce, Meksyk i Stany Zjednoczone, masz dwie rundy tydzień w tydzień, robisz całość, no to jest jasne, że nie wracasz wtedy do kraju i tam 1-2 dni zawsze można gdzieś tam sobie wykroić po drodze, ale jeżeli to jest pomiędzy wyścigami, to i tak jesteś w takim rytmie po prostu wyścigowym, przygotowania do kolejnej rundy, zbieranie informacji. Oczywiście czasami jest tak, że organizatorzy danego wyścigu robią taki gest w stronę dziennikarzy, żebyśmy dobrze się o nich wypowiadali, miło pisali, to na przykład zapraszają nas, jak to było w Meksyku, na wycieczkę po piramidach, piramida Słońca, także takie rzeczy odwiedza się, ale raczej jest to część pracy, zresztą to była wycieczka, na której było wiele postaci z padoku, typu Christian Danner albo Joe Ramirez, więc i tak cały czas gadaliśmy o wyścigach, o tych ich przeżyciach z dawnych lat i zawsze to jest też okazja, żeby troszkę tę swoją wiedzę i znajomość zakulisowych spraw pogłębić. Leci się z reguły tak, żeby w czwartek już być na miejscu i w pracy, bo czwartek jest takim dniem mediowym, kiedy są wywiady z kierowcami. Oczywiście też to jest ściśle reglamentowane, to znaczy albo umawiasz się z dużym wyprzedzeniem na rozmowę, albo jeden na jeden, albo w jakiejś mniejszej grupce, albo polegasz na takim ogólnym czasie, na takich otwartych sesjach dla mediów, które z reguły trwają po 10 minut, 10 minut dla telewizji, 10 minut dla dziennikarzy piszących i tak naprawdę to wszystko, jeżeli chodzi o cały dzień. Oczywiście to jest codziennie, czyli piątek, sobota, niedziela, też każdy kierowca ma obowiązek, żeby trochę czasu mediom poświęcić, natomiast no, też trzeba mieć świadomość tego, że po pierwsze to jest czas mocno ograniczony,
bo oni i tak mają mnóstwo innych rzeczy do roboty i spotkanie z nami, odpowiadanie na te same pytania, naprawdę gdzieś tam na szarym końcu listy priorytetów, gdzieś tam daleko za wizytą w toalecie i porządnym wyspaniem się. No a z drugiej strony też oczywiście jest duże zainteresowanie, zwłaszcza jeżeli chodzi o czołowych kierowców z tych dużych zespołów ze strony dziennikarzy, jeżeli masz na spotkaniu 10-minutowym powiedzmy 30 czy 40 dziennikarzy, no to jest jasne, że może być tak, że nie wszyscy ze swoimi pytaniami się przebiją. Też bywa tak, że te sesje nakładają się na siebie pod względem czasowym, w sensie o tej samej godzinie na przykład masz kierowców Williamsa i McLarena i albo sobie wybierasz, gdzie jedziesz, albo tak jak często to robimy, dogadujesz się z kolegami z innych krajów, że na przykład ktoś idzie do McLarena, ktoś idzie do Williamsa, nagrywamy, zadajemy ewentualnie pytania, na których komuś, na którym koledze zależało, później się tymi nagraniami wymieniamy i jakoś to wszystko działa. To też jest właśnie piękne, że w padoku wśród dziennikarzy taka jakby pomoc i tego typu rzeczy działają. A ty się musisz w ogóle przygotowywać jeszcze do takiego weekendu? Czy to jest kwestia sprawdzenia, że rok temu wygrał ten i ten, a resztę masz w głowie? Czy ty musisz siedzieć i cały tydzień coś przygotowywać się do tego? Wiele rzeczy jest w głowie, takich bardziej generalnych, jeżeli chodzi o dane miejsce, dane tor, czy przeszłość danego wyścigu. No na pewno nie uczę się, nie wkuwam na pamięć, kto był 7-2 lata temu. Od tego są notatki, są wydruki. Jeżeli potrzebuję takiej informacji, to zawsze sobie to mogę sprawdzić. Czasami sobie tak żartuję, że więcej pamiętam z tych dawnych wyścigów, jakichś takich dawnych wydarzeń, niż akurat na bieżąco, co się wydarzyło w poprzedniej edycji, czy 2 lata temu, powiedzmy, na danym torze. Ale to są informacje, które są jakby łatwe do odnalezienia. Też inaczej jest, kiedy szykujesz się do komentowania, inaczej jest, kiedy szykujesz się do reporterki, wiesz, że będziesz rozmawiał z kierowcami, wiesz, że będziesz zadawał im pytania. Ciekawy przykład od razu tak mi przyszedł teraz do głowy. Kiedyś był, raz byłem w Rosji na wyścigu. Bardzo w ogóle fajnie, że już tego wyścigu nie ma. Nie tylko ze względu na wydarzenia, ale ogólnie nie było to wyścigowe miejsce. I oczywiście klimat Igrzysk Olimpijskich i w ekipie Hasa w informacji prasowej przed weekendem była wzmianka o tym, że dziadek Romana Grożana startował kiedyś na Igrzyskach Olimpijskich bodajże w Cortina d'Ampezzo w latach 50. w narciarstwie. I staliśmy w zagrodzie dla ekip telewizyjnych, czekając aż kierowcy podejdą i będą odpowiadali na te same pytania, jak się czujesz przed weekendem, co sądzisz o torze i tak dalej. I właśnie spytałem Grożana o tego dziadka i jakby widać było wyraźnie, że bardzo często w przypadku kierowców, kiedy jest ta rutyna, dostają cały czas te same pytania, jak zadasz coś od czapy, to oni zupełnie inaczej na to reagują. To jest coś fajnego dla nich, coś ciekawszego, mogą się jakoś tam wykazać, tak jak, nie wiem, jak pytanie Grożana o jego zamiłowania kulinarne na przykład, kiedy napisał książkę kucharską ze swoją żoną. Także takie, jakieś takie ciekawostki warto gdzieś mieć w zanadrzu. I też pamiętam, że stał obok mnie w tej samej grupie Ben Edwards, który był kiedyś komentatorem Formuły 1 na Eurosporcie. Ja się wychowałem na jego komentarzu. Do 96 Eurosport miał wyścigi i to, w jaki sposób on opowiadał o tym razem z Johnem Watsonem, byłym kierowcą wyścigowym Formuły 1, to było dla mnie coś fenomenalnego. I wtedy pamiętam, że Ben po tej skończonej rozmowie z Grożanem, czy rozmowie, tak naprawdę masz prawo do 2 pytań w zagrodzie, więc trzeba też mądrze gospodarować. I on mówi do mnie: ty, w ogóle super pytanie o to narciarstwo, skąd ty to wiesz? No wiesz, przeczytałem informację prasową Hasa przed weekendem. A tak przy okazji to cię podziwiam, bo w ogóle wychowałem się na twoim komentarzu i w zasadzie dzięki tobie tu jestem. I taka fajna rozmowa nam z tego wyszła. A inaczej oczywiście wygląda to przygotowanie do samego komentowania, gdzie właśnie bardziej jakaś taka przeszłość danego toru, też rzecz jasna jakieś ciekawostki, ale oczywiście nie pod kątem rozmowy z danym kierowcą, tylko raczej opowiadania o różnych rzeczach. I do tych opowieści trzeba być przygotowanym, jak masz na przykład 4 godziny w Belgii, kiedy pada deszcz i czekasz, czy w ogóle wyścig wystartuje, czy nie. No tak, ale wiesz co, to właśnie, to jest dobry moment na pytanie w tym temacie ode mnie, bo mnie takie coś interesuje. To się może wydawać głupie pytanie. Czy ty wolisz dzisiaj być w studiu, komentować wyścig, być na miejscu, prowadzić te programy, czy pojechać tam na miejsce, być reporterem? Pytanie może być o tyle głupie, że pewnie my wszyscy powiemy, że byśmy woleli być tam, tylko że ty tam byłeś 200 razy chyba, tak? No coś koło, tak, ale wiesz, też każdy tor jest inny, każdy weekend jest inny. Ja bardziej to pytanie chciałbym, żeby ono miało taką głębię. Czy to jest dzisiaj twoja praca, czy to jest nadal twoja pasja? Nie, pasja jest cały czas, kiedy czy przychodzę do studia, czy siadam w kabinie, zakładam słuchawki, czy odbijam wejściówkę w padoku, słyszę to pik-pik, które już od dziesięcioleci słyszę, no i wchodzę, to i tak jest mega ekscytacja. Tak jak mówię, no każdy weekend, każdy dzień wyścigowego weekendu zawsze niesie coś nowego, jakieś nowe historie, nowe niespodzianki. No okej, czasami jest tak, że jest bardziej sztampowo, powiedzmy, ale to jest na tyle ciekawy świat, na tyle ciekawe otoczenie, że cały czas jest o czym rozmawiać, jest czego słuchać. Nawet kiedy na torze nic się nie dzieje, jestem tam na miejscu w padoku, zawsze można kogoś znaleźć, z kimś pogadać, niekoniecznie nawet z jakimś dawnym kierowcą czy dziennikarzem doświadczonym z innego kraju, który ma mnóstwo
anegdot i opowieści z dawnych czasów w rękawie, ale też pójść pogadać z kimś, kto pracuje w zespole. Oficjalnie nie może się wypowiadać do mediów, bo to oczywiście jest przywilej kierowców, szefa zespołu, głównych inżynierów i tak dalej. Natomiast mechanicy, ludzie tam z cateringu, z kuchni nie mają takich możliwości. A są to często osoby, które znam albo przez to, że od dawna się widujemy w tym samym padoku, albo na przykład były w seriach juniorskich, kiedy Robert jeździł właśnie we F3 czy World Series, inżynierowie, którzy później też trafili do zespołu Formuły 1. Albo po prostu zaprzyjaźnieni Polacy, którzy pracują też tam na różnych stanowiskach, zawsze miło jest parę słów po polsku zamienić. To są osoby, które mają bardzo dużą wiedzę na temat tego, co się dzieje w danym zespole. Od środka zupełnie. Ja nie mogę ich dosłownie zacytować, dosłownie powiedzieć, że tutaj słyszałem od kolegi, który przykręca koła w McLarenie, że tam mają z czymś kłopot albo musieli zrobić dodatkowe ćwiczenia, bo im nie wychodzą pit stopy. Nie mogę powiedzieć, że wiem od niego, ale mogę jakoś to ubrać, wykorzystać tę wiedzę w komentarzu czy w wejściach na żywo story. To jest ogromna zaleta obecności na miejscu, że zawsze z kimś można pogadać, zawsze od kogoś można jakieś ciekawostki wyciągnąć. Natomiast samo komentowanie wyścigu z kabiny w Warszawie, tak jak to robimy, też jest bardzo fajne, bo budujesz całą opowieść całego wyścigowego weekendu, czujesz ten kontakt z widzami, masz interakcje w mediach społecznościowych, wiesz jakby co chcą wiedzieć, na czym im zależy, co im się podoba, co im się nie podoba. I to w kontekście tego całego budowania popularności wokół Formuły 1, takiego może trochę górnolotnie powiem, zarażania naszą pasją kibiców, też jest bardzo fajnym przeżyciem. Także lubię jedno i drugie, obie strony mają swoje plusy i zalety. No bo ja to widzę trochę tak, jak ktoś lubi, nie wiem, KFC, i kupi sobie raz na jakiś czas ten kubełek, wyda stówę, ma wszystko i się cieszy, ale jakby się w tym KFC zatrudnił, zjadł tych kubełków 200, to ten 201 może trochę gorzej smakować, prawda? Stąd właśnie szybciej mogłoby się. Tak, stąd moje pytanie. Zobaczę, jak to powstaje, to może wcześniej by się, no właśnie, by się zniechęcił. Nie, nie, to jest cały czas... Pytanie, czy to się może znudzić? Formuła 1, coś tak jak... Na pewno jest tak, na pewno coś w tym jest, jeżeli chodzi o to, że jakby zobaczył, jak się robi te kubełki, to pewnie by mu się troszkę to obrzydło, w sensie nie że cokolwiek mi obrzydło Formuła 1, tylko w miarę zagłębienia się w tym świecie, to przestaje być tak, że fascynujesz się tym, że kolorowe samochodziki ścigają się po to, że ktoś wygrywa, jest najlepszy. Bo poznajesz różne mechanizmy, które tam działają, dowiadujesz się, że to jest bardzo skomplikowane wszystko i technicznie, i politycznie, i finansowo. I w zasadzie im więcej wiesz, tym bardziej się orientujesz, ile rzeczy jeszcze masz do odkrycia. I to w tym jest właśnie fajne, że tutaj nie ma takiego końca. Tak jakby nie ma, dla mnie przynajmniej, może ktoś ma inaczej, nie ma dla mnie przesytu. Nie ma dla mnie czegoś, że to już mu się znudziło. Okej, no są rzeczy, powiedzmy, no może nie męczące, ale takie, których mogłoby nie być, typu właśnie same komplikacje związane z docieraniem na miejsce. Czysto techniczne, czyli podróż, zmiana strefy czasowej, obecność poza domem, mając rodzinę, to jest oczywiście też bardzo ważne. Natomiast w samym sensie jakby sportowym tego widowiska, tej pracy wokół tego, cały czas jest coś nowego, cały czas jest coś do odkrycia i no, na razie mi się jeszcze nie znudziło i nie sądzę, aby prędko miało do tego dojść. A możesz przytoczyć jakieś najdziwniejsze wydarzenie, jakie cię spotkało przy okazji takiego weekendu? Ciebie czy kogoś znajomego? Najdziwniejsze? Tak. Wiesz, dużo jest takich problemów wokół, których nie widać, a które jakoś tam gdzieś z tyłu głowy się kręcą. Znaczy na porządku dziennym są jakieś komplikacje typu, że coś było ustalone, coś było umówione, miał przyjść kierowca, na przykład się spóźni, na przykład bateria się rozładuje w kamerze, na przykład nie ma miejsca na karcie. No, to są jakby rzeczy, też element tego wszystkiego. Nie wiem, kable się splątały, komuś wypadła słuchawka, nie ma, nie słyszy, co mówią z Warszawy, że już wchodzimy i tak dalej. No, ale to jest jakby urok tego wszystkiego. Kwestie związane z podróżami, oczywiście gdzieś tam ci zabraknie 3 minut do przesiadki, bo za wolny był transfer, przegapisz lot, lecisz na zajutrz. Problem z tym, że nas nie wpuścili kiedyś do samolotu właśnie przy okazji tego nieszczęsnego wyścigu w Rosji, bo wiza była od następnego dnia i okej, lądowaliśmy w Soczi następnego dnia, ale po drodze była przesiadka w Moskwie i pół godziny przed północą, więc nie można, bo wiza. No, niestety, musieliśmy lecieć na zajeść. Także no, tego typu jakieś takie drobiazgi się po prostu zdarzają. A twój ulubiony tor, nie pod kątem wyścigu, tylko pod takim kątem, że najbardziej lubisz tam być, tak? Wiesz, że będzie... atmosfery? Tak, jeden tor. Jeden? Jeden. Taki naprawdę bardzo ulubiony. Trudne zadanie. Na który się po prostu najbardziej cieszysz, bo wiesz, że za tydzień będzie właśnie to. Jejku, a mogę 3? Możesz nawet 4. 4. To pojadę kluczem literkowym. Literka M będzie sponsorem tej części naszego spotkania. Hashtag M. Melbourne, Montreal i Monza to są na pewno miejsca, które są wyjątkowe ze względu na całą atmosferę, całą otoczkę. Pomijam to, że
Kanada czy Australia to są fajne miejsca, czy Włochy, bo tam też oczywiście pyszne jedzenie, warto tam być i jest fajnie, ale sama otoczka, sama atmosfera weekendu wyścigowego tam jest naprawdę fenomenalna. Od strony samej pracy na przykład nie lubię Monaco, nienawidzę Monaco. Właśnie chciałem spytać też to takie, co nie lubisz. Bo tam logistycznie to jest jakiś po prostu koszmar. Dojechać, dostać się, okej, kolejka podmiejska to jest bardzo fajne rozwiązanie. Dziwnym trafem zawsze, kiedy jest wyścig w Monaco, to francuskie koleje strajkują. To jest jakoś tak skorelowane. Tak. Przypadek? Nie sądzę. Plus tam na miejscu, padok w jednym miejscu, aleja serwisowa w drugim. Niektóre zespoły robią wywiady z kierowcami na ściance w alei serwisowej, gdzie od razu po treningu nie masz dostępu w ogóle. Więc jest to po prostu jeden wielki logistyczny koszmar. A cała ta otoczka, że tam są celebryci z festiwalu, skan i tak dalej, też jakoś tak na mnie do końca nie działa. No raczej przeszkadzają, bo robią straszny tłok na polach startowych i jest naprawdę uciążliwie z tego powodu, aczkolwiek oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, jak ważne to jest pod względem samej komercji, popularyzacji Formuły 1, żeby takie gwiazdy też przyciągać. No i sam fakt, że oglądanie tych samochodów na milimetry od barier, no na tej trasie, takimi samochodami, z taką szybkością, z taką precyzją, to jest coś fenomenalnego. Oczywiście wyścig to jest jakby osobna kwestia, tam nie ma za bardzo wyprzedzania akcji i tak dalej, natomiast kwalifikacje czy sesje treningowe, gdzie sprawdzają tempo kwalifikacyjne, możliwość znalezienia się metr, pół metra od tego samochodu, gdybyś miał taki kaprys, to mógłbyś klepnąć kierowcę po kasku, jak przejeżdża pod tobą, to jest coś fenomenalnego, coś niewyobrażalnego. Ta szykana przy basenie, gdzie oni się składają z dużą prędkością przecież na milimetry od tych barier, to jest coś naprawdę wyjątkowego. Także cała ta otoczka to jakby swoje, niech sobie będzie, a od strony takiego kunsztu kierowców to jest też wyjątkowy weekend. Każdy jest wyjątkowy na swój sposób tak naprawdę. Może to jest jakiś pomysł, jakbyś kiedyś przybił piątkę tak kierowcy, który jedzie i ktoś by to nagrał, to mógłbyś przejść do historii. Ciekawe, ile tysięcy kara by wyniosło za coś takiego. Dla mnie i dla kierowcy oczywiście, bo jak tak można. Jeszcze dla niego plus 10 na starcie. Przejdźmy może troszkę do Roberta. Pamiętasz ten dzień, czy ten czas, kiedy Robert dostał się do F1 i co ty sobie wtedy pomyślałeś? Jakie miałeś nadzieje? No to był grudzień. Znając go wcześniej, prawda? Grudzień 2005 roku i to było coś, no nie z tej ziemi tak naprawdę. Z wielu względów. Po pierwsze dlatego, że przez cały ten okres fascynacji najpierw, później pracy już przy Formule 1, pisaniu o niej, tak naprawdę człowiek nie myślał, nie zdawał sobie sprawy z tego, że takie coś w ogóle może się wydarzyć. To było koncepcyjnie tak odległe, tak nierealne, że ktoś z Polski, kraju, który jest absolutnym wyścigowym zaściankiem, niestety do tej pory, będzie w stanie się dostać na sam szczyt do grona naprawdę wąskiego, do grona wybitnego. Okej, oczywiście mówi się, że pieniądze utorują drogę do Formuły 1 i tak dalej. Częściowo rzecz jasna jest to prawda, w sensie takim, że bez tych pieniędzy tam nie dotrzesz. Natomiast wciąż potrzebny jest talent i sama świadomość tego na przykład, że co roku więcej ludzi lata w kosmos niż trafia do Formuły 1 z naboru jako debiutanci, prawda? No tak. I to, że tam znalazł się chłopak, który tak naprawdę nigdy nie miał jakiegoś dużego wsparcia czy sponsoru, czy jakiegoś koncernu, nie był takim cudownym dzieckiem jakby prowadzonym w daną stronę. Nie jest tak, że tata mu zespół kupił Formułę 1, co też się ostatnio wydarzyło. I on tam jest, a jest przy okazji takim naprawdę normalnym, twardo stąpającym po ziemi człowiekiem, który jak już trafił do tej Formuły 1, to nie jest tak, że przestał poznawać znajomych, kupił sobie samolot, bo tacy też byli i miał już nowych znajomych, tych bardziej z Hollywoodu. To było coś niesamowitego i sama jakby, sam mechanizm tego, jak to się stało. On wygrał Mistrzostwa Formuły Renault 3,5 i tam była nagroda, czyli test z zespołem Renault. I takie testy generalnie zespoły odbębniałem, w sensie takim, że dobra, przyjechał jakiś młody, dajcie do jakiejś opony, niech sobie pojeździ. 40 okrążeń czy ileś. Czy to są testy, nie wiem, McLarena dla młodych kierowców z tego programu brytyjskiego, czy właśnie w przypadku Renault, tak jak to było wtedy. Robert nie był jedynym, który miał takie testy w nagrodę za wygranie serii. Natomiast w jego przypadku to było tyle wyjątkowe, że nawet te 40 par okrążeń zrobiło takie wrażenie na zespole, że wiele lat później rozmawiałem z Patem Symoncem, ówczesnym dyrektorem technicznym tego zespołu Renault. Nie było go wtedy na tych testach. I on po tych latach wciąż nie mógł się nadziwić, dlaczego wtedy Roberta nie wzięli. Tylko zaoferowali mu starty w GP2 i tam trzeciego kierowcę, testera i tak dalej. I również fenomenalne było to, że BMW Sauber, oni go podpisali na trzeciego bez jakiegokolwiek sprawdzenia jego umiejętności w ich samochodzie. Nie było tam żadnego testu. Tak? Wystarczyło im to, co widzieli z zewnątrz. Tak jak trochę jak teraz McLaren ściągnął Piastriego do siebie, tylko na podstawie tego, co widzieli. Nie jeździ McLarenem, zrobili duży wysiłek, żeby go u siebie mieć. I tak samo było wtedy z BMW Sauber. Jeszcze jak Robert dzień wcześniej przed tym testem, wtedy to była dwudniowa co najmniej sesja testowa, to każdy dzień wcześniej już jeździli po torze samochody F1.
I on to oglądał i był przekonany, że on nie da rady, że sobie nie poradzi, że to jest zupełnie inny kosmos, zupełnie inny poziom. A wsiadł i pyknął te 40 parę okrążeń z taką regularnością, szybkością i takimi uwagami technicznymi, uwagami zwrotnymi, że zrobiło to ogromne wrażenie na zespole. A myślę, że do tej pory nie wszyscy są w stanie docenić, jak to było ważne, jak to było przełomowe, to, że w ogóle ktokolwiek, no, polski kierowca dostał się do Formuły 1 i to nie tak, że właśnie kupił sobie miejsce, czy ktoś ją kupił i nie tak, że zabawił tam pół sezonu, czy sezon okazał się, że jest słaby i do widzenia, tylko naprawdę wyrobił tą sobie markę. To też nie jest może do końca doceniane i zauważane. Raczej panuje taka tendencja, żeby raczej deprecjonować czyjeś osiągnięcia. Dla mnie to jest kompletnie bez sensu, bo człowiek zrobił naprawdę niesamowitą robotę, pokazał się z fenomenalnej strony i po prostu zadomowi się tam na stałe. Oczywiście wiem, jak to wszystko się później potoczyło, natomiast no, jest naprawdę wybitnym kierowcą, tak w skrócie. Ja w ogóle jestem mega fanem Roberta, uważam, że to jest geniusz za kierownicą. A widzisz, ale to nie pospieramy się za bardzo, w sensie takim, że chciałbym pogadać z kimś, ale kto dobra, ma inne zdanie. No dobrze, no to ja teraz postawię taką tezę. Mhm. Ja nawet z Czarkiem Gutowskim o tym rozmawiałem. Weźmy pod uwagę skalę talentu tego gościa, wiedzy, umiejętności, potem też doświadczenia i ta kariera chyba dziś oficjalnie się skończyła. Tak? Dziś czy wczoraj? Roberto w F1. No tak. Tak mówią. Tak mówią. Czy ta jako całość, to wszystko co powiedziałem, a jak to się przełożyło na wyniki, teza, czy to jest rozczarowanie? Znaczy, no bo jednak sam mówisz cały czas gość niesamowity. Tak, wygrał, prawda? Nie, znaczy rozczarowanie to chyba jest złe słowo, bo tak naprawdę szklanka cały czas jest do połowy pełna. Bo to co zrobił, to czego dokonał, jakby ten przełom, to niesamowitość tego, co się stało, dla mnie przynajmniej przesłanie to jakiekolwiek rozczarowanie. Oczywiście, można sobie gdybać, można się zastanawiać. No, na pewno te wyniki, ta sucha statystyka, te liczby nie oddają ani potencjału, ani talentu, ani możliwości samego Roberta, ale to nie jest tak naprawdę jedyny przykład w historii Formuły 1. Ktoś się lubuje w cyferkach i sobie porównuje te mistrzowskie tytuły czy wygrane wyścigi, nikt nie stwierdzi, że nie wiem, Stirling Moss był wybitnym kierowcą. On nigdy nie był mistrzem świata. Wygrał 16 wyścigów w czasach, kiedy sezony były znacznie krótsze i w czasach, kiedy można było zginąć. I to dość szybko na torze wyścigowym. Wielokrotnie był drugi, bywał trzeci w klasyfikacji sezonu, nigdy tym mistrzem nie został. A był naprawdę wybitnym kierowcą, bardzo wszechstronnym, utalentowanym, nie tylko zresztą w Formule 1. Czy, nie wiem, Jim Clark, który zginął na torze, mając dwa tytuły mistrza świata na koncie, czy te jego dwa tytuły ważą mniej niż 7 tytułów Lewisa albo 3 Ayrtona Senny. No, tych liczb po prostu się nie da zestawiać, nie da się porównywać. Musimy patrzeć na ludzi, na postacie, na środowisko, z którego się wywodzili, na możliwości, na potencjał i ten potencjał był u Roberta ogromny, a że no niestety no nie złożyło się tak, jak mogłoby się złożyć i nawet nie mówię o samym tym nieszczęsnym wypadku i całej tej historii z tym związanej, ale nawet wielu kierowców, którzy nie mieli takich przeżyć, tylko startowali w Formule 1 cały czas, dojeżdżali jakby swoją karierę, mówiąc może trochę brzydko, do samego końca, też nigdy nie mieli szansy, żeby, jak to się mówi, znaleźć się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. Mieć możliwość właśnie powalczenia o tytuł mistrzowski samochodem na miarę ich potencjału i ich możliwości. Także myślę, że w odniesieniu do kierowców, którzy docierają na sam szczyt, rozczarowanie może nie jest szczególnie trafnym określeniem. Na pewno ja bym go nie użył. No na pewno ten potencjał nie został wykorzystany, no ale to nie jest jakby jedyny taki przypadek w dziejach. I tu raczej myślę, lepiej się cieszyć tym, co dostaliśmy, i co osiągnął Robert, niż rozpamiętywać, żałować i tak dalej. A takie trochę może abstrakcyjne pytanie mi przyszło teraz do głowy. Gdybyś mógł się cofnąć do, nie wiem, 2007 czy 2008 roku, ale z tą wiedzą, którą masz dzisiaj, jaką byś dał radę Robertowi, oprócz nie jeść w tym cholernym wyścigu? Rajdzie. Tak, w rajdzie, przepraszam, żeby mógł się dostać no, tam, gdzie byśmy wszyscy chcieli. Znaczy myślę, że to już ma wszystko poukładane i tam żadnej rady by nie potrzeba. Zresztą to nie jest człowiek, który... To okej. Okay. Można mówić mu różne rady i tak dalej, natomiast on i tak ma swój ogląd na wszystko, swoje zdanie na każdy tak naprawdę temat i myślę, że nie ma na tym świecie takiej osoby, która byłaby w stanie mu coś powiedzieć, a on, mimo że się z tym nie zgadza albo ma inne zdanie, on by to zrobił. On zawsze robi wszystko po swojemu, tak jak to ma sam poukładane. Także okej, można radzić, można coś tam kombinować, ale on i tak ma wszystko tak nakreślone, jak chce i próbuje to realizować. No, wszystko było tak naprawdę na dobrej drodze, żeby to marzenie, ten sen zaczęło się spełniać. Jakim w ogóle gościem jest Robert, tak prywatnie? Normalnym. No to jest ważna informacja. Porządnym.
przyzwoitym, jeżeli się na coś umawia, to tak jest. Także stąpa twardo po ziemi na pewno. A może właśnie w takim temacie jest jakiś, czy jacyś kierowcy, czy jakiś kierowca, który na przykład jest, nie wiem, nielubiany, a prywatnie jest super, albo odwrotnie, że wszyscy gościa lubią, a jak się z nim rozmawia, to tak nie do końca? Czy to jest o tyle trudne pytanie, że no nie znam żadnego kierowcy tak bardzo na płaszczyźnie poza padokiem, jak akurat Roberta, więc trudno kierowców Formuły 1, więc tutaj trudno jest to na pewno w jakiś tam sposób porównywać. Być może Lance Stroll jest niesamowitym człowiekiem ze swoimi ziomkami, jak tam gdzieś poza torem się bawi, natomiast w padoku dla ludzi, którzy z nim pracują, nie tylko dla nas, nie tylko dla dziennikarzy, jest raczej koszmarny. No. Tak jakby był tam za karę i nie chciałbym się tam być, po prostu wszystkie wywiady, rozmowy, czy takie spotkania z gośćmi zespołu organizowane dla sponsorów, to akurat wiem od ludzi, którzy z nim pracowali, no to nie jest lekkie i to nie jest miłe przeżycie. Z drugiej strony są kierowcy, którzy jakby wiedzą, jakie to ma wszystko znaczenie, jak Daniel Ricciardo, który zawsze sobie włączy ten uśmiech i odpowiedzi na wszystkie pytania, które masz, żartując sobie jeszcze po drodze. Masz kierowców, u których trochę to zależy, w sensie jest taki jakby przełącznik. Mówię z punktu widzenia reportera, człowieka, który z nimi rozmawia, zadaje im pytanie, próbuje coś wyciągnąć. Na przykład Lewis Hamilton wchodzi do zagrody w czwartek, idzie do pierwszej ekipy i jakby już widać po jego kroku i podejściu, jaki to jest dla niego weekend i który Lewis się włączy. Czy taki, który wszystkich uwielbia i wszystko jest piękne i fantastyczne, czy raczej taki bardziej mrukliwy, wycofany, z jakimś tam kłopotem, który próbuje rozwikłość. To też jest fajne, bo widzisz jakby jak na dłoni, że to nie są roboty, to nie są jakieś automaty, cyborgi, tylko ludzie, którzy mają jakieś tam swoje przeżycia, mają nastroje, mają lepsze lub gorsze dni. Niektórzy chodzą w masce do roboty, jak Ricciardo albo jak Raikkonen, który oczywiście zawsze wiadomo, jak się zachowywał. Zrobił sobie z tego markę. Być może Stroll też próbuje sobie jakąś markę zrobić, ale no sorry, jeszcze nic nie wygrał za bardzo, więc trudno tu mieć jakieś podstawy, żeby usprawiedliwiać momentami aroganckie zachowanie. Ale okej, jakby osobna kwestia, każdy tu może mieć swoje zdanie na ten temat. Żebyś też mnie źle nie zrozumiał, tu nie wymagam, nie oczekuję, żeby kierowca był cały w skowronkach, przychodził i nam tu swoje życie opowiadał, ale chodzi o takie minimum przyzwoitości, do którego on jest zobowiązany swoimi umowami, jakby no swoją pracą. To są po prostu jego zadanie i jego obowiązki. I niektórzy właśnie to wykonują w maskach, niektórzy dają więcej od siebie, jak właśnie Hamilton, zdradzają więcej od siebie, a ostatecznie i tak każdy jest inny, mniej więcej wiesz, czego można się po kim spodziewać, ale zawsze do każdego, no widać, że to są po prostu różne postacie, różne osobowości, mimo że łączy je i posada kierowcy Formuły 1 i oczywiście ogromna pasja do ścigania. Ale właśnie może odnośnie troszkę tego Strolla i umiejętności. Ja chyba gdzieś przeczytałem, że ty jeździłeś bolidem, nie wiem, czy to był bolid Formuły 1, czy jakiejś niższej serii. I tak, i tak. Trochę dla mnie nie do wyobrażenia, ale pytanie, czy czegoś takiego można się nauczyć na takim poziomie już tym, na którym wspomnieliśmy, tak? Czyli mniej ludzi niż w kosmosie. Wyszkolić się, tak? Tak. Trenować. Tak, czy trzeba coś mieć w sobie i bez tego nie da rady po prostu. Tak, na pewno. Bo możesz, to nie jest normalne, co oni tak, robią, umówmy się. Możesz się wyszkolić, możesz dojść do jakiegoś poziomu, ale powiedzmy będzie to 98%, a żeby dojść do 100, to jednak okay. Wyczucie, talent, dar Boży jest potrzebne. No rzeczywiście. Miałem przyjemność pojeździć i samochodami wyścigowymi niższych serii, jak nie wiem, Formuła BMW czy Formuła 3 i troszkę także dwoma samochodami Formuły 1. To o tym też powiedz, bo mnie to mega interesuje. Raczej mi się nie zdarzy. No podejrzewam, że no, trudno, żebym też liczył na to, że jeszcze będzie kiedykolwiek z tego powtórka, ale no, są takie możliwości, jak ktoś ma dużo do wydania, na pewno sobie taką opcję znajdzie. Ja nie wydawałem, od razu mówię, nie mam takiego budżetu, to były wydarzenia na zaproszenie czy zespołów, czy firm związanych z Formułą 1 i tam obecne oczywiście samochody pochodzące sprzed dobrych kilku lat, nieaktualna maszyna, tylko z... Mógłbyś nie wyczuć tych różnic. Nie, no oczywiście, słuchaj, jedziesz czymś takim, znaczy jak już ruszysz, bo to też nie jest takie proste i masz świadomość, że... Mogę ci przerwać? Tak? Bo zawsze tak każdy mówi, że to nie jest takie proste. Co to znaczy? Jak się rusza? To moment załapania sprzęgła. Też są różne, czy nie wiem jak jest teraz w tych samochodach, które teraz są udostępniane jakby ludziom do pojeżdżenia. Wtedy pamiętam, jeden z nich miał sprzęgło normalnie w pedale w nodze i też tam jest kłopot w ogóle, żeby się zmieścić do samochodu, do kokpitu.
To też jest taką ciekawą wymówką. Kiedyś rozmawiałem już później, po latach, z człowiekiem, który jest odpowiedzialny za tego typu programy. I zawsze to wygląda tak, że najpierw jest tam szkolenie, oczywiście teoria, później jeżdżenie jakimiś tam mniejszymi, słabszymi samochodami. Na przykład, nie wiem, w moim przypadku to za jednym razem było Porsche Pucharowe i później samochody Formuły 3, za drugim razem Formuła Renault 2.0. Tam jazda za instruktorem w wężyku, później tam samodzielna po torze, taka rozgrzewka i później dopiero przymiarka do kokpitu w F1. Jak się zmieścisz, to jedziesz tam jedno, dwa, trzy okrążenia samochodem F1. I zdarza się, że instruktorzy, widząc jak ktoś się zachowuje w tych mniejszych samochodach na tym szkoleniu, wyczuwają, że potencjalnie może być kłopot, że ktoś albo nie ogarnia, albo wręcz przeciwnie, próbuje jakby pokazać za dużo i zachodzi pewne ryzyko, tak? I wtedy zawsze się tak może zdarzyć, że pod byle pretekstem mówią na tej przymiarce, że no niestety tutaj coś uwiera, coś jest za ciasno, nie możesz jechać, na pocieszenie przewieziemy się dwumiejscowym na przykład. Okay. I w moim przypadku było tak, że zmieściłem się, wszystko tam ok, siedzę już w kokpicie na prostej startowej przed wyjazdem, z przodu jest zdjęty ten panel tam nad pedałami. Instruktor mówi, przenieś teraz stopę z gazu na hamulec, bo to była ta konfiguracja ze sprzęgłem w nodze, więc lewa na sprzęgle i prawa na gaz i na hamulec. Ja przenoszę tę stopę i czuję, jak mi się zaczepił czubek buta o jakąś tam przegrodę czy coś, zanim noga spadła na hamulec. Myślę, Jezu, jak mnie teraz wyrzucą, będę musiał wysiąść, już się rozpiąć. Jeszcze raz. No już tam jakoś tam mieszcząc tę stopę, przełożę jeszcze raz. Dobra, zamykamy, możesz jechać. Uff, udało się. No i później to ruszanie tam kilka razy zgasło, aż w końcu się udało. To samo wyczucie sprzęgła dosłownie na milimetr. I później jedziesz tym, masz świadomość, wow, kurczę, ale szybko, nie? Ale czujesz, że coś tam jeszcze pod tą prawą nogą jest. I rzeczywiście jest. Wciskasz i masz wrażenie, że wszystko ci spod ciebie po prostu wyjeżdża. Ty zostajesz gdzieś tam z tą głową, kaskiem, kierownicą, a samochód po prostu jedzie do przodu. Za chwilę zakręt, depczesz hamulec, wydaje ci się, że przestrzeliłeś, a samochód się zatrzymuje prawie, czy masz tyle do dojechania. Jakby to wyczucie przestrzeni, możliwości samochodu jest niesamowite. Jednocześnie masz świadomość, że wyciskasz może 3-5% no możliwości. To samo w zakrętach, gdzie tak naprawdę siła docisku, przyczepność opon, to się tam wszystko dzieje. Tam masz te osiągi samochodu F1. Robisz sobie takich parę okrążeń, bardziej myśląc o tym, żeby tu nic nie przeżyć. Nie wylecieć gdzieś tam, nie zrobić sobie czy maszynie jakieś tam krzywdy. I myślę, że tak sobie myślisz, kurczę, nawet no wtedy, powiedzmy za czasów Minardi na przykład, nawet ci goście z Minardi to mają ogromne jaja i umiejętności, że potrafią to robić. To nic nie szkodzi, że jadą 5-7 sekund okrążenie od najgorszych, od najlepszych. Nawet na takim poziomie to jest coś niewyobrażalnego dla złego śmiertelnika. I wiesz, ty się skupiasz na tym, żeby nie wypaść tor, żeby nie zgasić silnika, żeby jakoś tam zahamować i skręcić. A oni w tym czasie mają dookoła siebie kilkanaście samochodów z podobnymi wariatami, które chcą ich wyprzedzić, zaatakować. To coś gada inżynier przez radio, to trzeba coś przestawić na kierownicy. Tu pamiętać, żeby pić, jeżeli działa picie, bo czasami nie. 50 stopni w kokpicie, półtorej godziny sobie tak jedziesz i naprawdę to jest niesamowite przeżycie. Zdajesz sobie sprawę z tego, jak to jest trudne zadanie. Samo prowadzenie samochodu F1, co jest jakby tylko częścią tego całokształtu pracy jako kierowca. Jeszcze weź to wszystko zrozum, powiedz inżynierowi, co trzeba poprawić. Wyczuj, że troszkę tutaj przydałoby się więcej stabilizatora z tyłu, a może ciśnienia z przodu są niewłaściwe. No tak naprawdę ogrom rzeczy, które trzeba głową jakoś ogarnąć. A większe wrażenie robią przyspieszenia czy hamowanie? To jak ten bolid umie zahamować, bo często mówi się, że raczej to drugie. Też, tak. W zasadzie jedno i drugie jest niesamowite i coś, czego ty, znaczy ja nie byłem w stanie sam przeżyć za kierownicą, nie byłem w stanie wygenerować oczywiście takiej prędkości w zakrętach, a kiedy byłem wożony dwumiejscowym samochodem F1, to miałeś jakby w pakiecie, bo to i przyspieszało. Przyspieszyć sam potrafisz, tak? W sensie wcisnąć ten gaz, jak już ogarniesz, że tam jeszcze trochę jest pod stopą, to da się zrobić. Hamowanie, trzeba też mieć dogrzane hamulce i odpowiednio tą stopą tam walnąć. Wiesz, siedzisz tak jak w wannie, siedzenie tak nisko, stopy masz wystawione tak, jakbyś na kranie sobie oparł, i musisz zahamować 100 kg nacisku na pedał, nie? W zasadzie z samej łydki, bo tu jesteś spięty, nogę masz wysoko, więc w zasadzie sama ta dolna część nogi musi taki nacisk wygenerować. I pokazywali moją telemetrię z samochodu Formuły Renault 2.0, gdzie to miałem, nie wiem, 40 parę nacisku, czy 60, i to wciąż było za mało, tak? A miałem wrażenie, że walę w ten pedał i że on się zaraz złamie. No i coś, co dopiero jest w stanie zawodowy kierowca wykrzesać z samochodu, czyli te przyczepnych zakrętach, to jak ci głowa lata na boki. Jeździłem w Abu Zabi takim dwumiejscowym i jest gdzieś na YouTubie taki filmik z kamery GoPro właśnie na osobę pasażera. To jest jakaś kobieta z innych jazd, zupełnie z innej okazji, ale z tego samego toru, i ją niedokładnie pasami przypięli. I to się ogląda po prostu dramatycznie. W sensie rzuca tą osobą po kokpicie jak workiem kartofli. Także można sobie gdzieś tam wyszukać tu Twitter Abu Dhabi zobaczyć. I zobaczyć, jak to wygląda.
Pamiętam, że wtedy też było jakieś tam zwiedzanie pobocza, bo tam kolega za kierownicą troszkę tam się za bardzo podpalił, ale tam na szczęście jest szeroko, więc jest gdzie. Właśnie były takie przygody, jak kiedyś Antonio Picconia woził pasażerów, gości Jaguara po Barcelonie, takim drogowym Jaguarem. I do pierwszego zakrętu postanowił właśnie a propos hamowania, zahamować tak późno, jak hamuje samochodem Formuły 1. I też są gdzieś tam w internecie ujęcia z takiej kamerki tutaj na tych biednych pasażerów, jak tam Jaguar wpada w drzwi, gdzieś tam roluje, dachuje. I ogólnie na szczęście nikomu nic się nie stało, ale przeżycia były niesamowite. Także ta możliwość, jakby poczucie tych sił, które tam działają, to też jest coś niezwykłego. Słuchaj, mam do Ciebie jakieś 3600 pytań jeszcze. Dobra. Także mam nadzieję, że to będzie nasze pierwsze spotkanie z Iluś. Bo wszystkiego nie damy rady zrobić. Mamy tą książkę, czy tę książkę. Mhm. Miałbym prośbę, żebyś podpisał, zaraz gdzieś tutaj chyba mam, czy miałem długopis. Dobra. Tylko to musimy gdzieś na moment się zatrzymać, nawet z czytaniem. Wiesz, pewnie będzie zaraz... Widziałem kiedyś jako pilot w rajdach, ale sądzę, że teraz bym nie dał. Wiesz, z pilotowaniem... Też o to będę pytał na pewno kiedyś. To jest też ciekawe, bo normalnie nie jestem w stanie czytać w samochodzie, a jak pilotujesz, to wiesz podświadomie, co będzie za chwilę. W sensie wiesz z opisu, wiesz z notatek, co się wydarzy. Plus oczywiście sama adrenalina, ale też łatwiej chyba jest nad błędnikiem jakby zapanować. I to. Dla mnie też nie do ogarnięcia, jak to można coś takiego robić. Raz, że to w ogóle czytać, a dwa, zaufać temu gościowi na lewym. Jadąc 200 przez las, a ty tam lewy, prawy i tak nie ogarniam. Wiesz, to działa w tej stronie. On też ci ufa, że, ty, no że tak. Tobie się kartki nie skleją, lewy z prawym ci się nie pomyli i że jedynka z szóstką na przykład. Drugie lewo, tak? To też jest podświadomie też ciekawe, bo są różne metody, style opisywania trasy, opisywania zakrętów i na przykład kiedy jeździłem dla zabawy powiedzmy w Pucharze PZ Moto i później miałem tę okazję przejechać z Robertem Kubicą odcinki rajdu Wawelskiego na Zerze i tam był taki domyślny sposób jakby stopniowania zakrętów, w sensie takim, że jedynka najwolniej, a szóstka najszybciej. I rok później też na Wawelskim jechałem na zerówce z Łukaszem Witasem i go pilotowałem. On miał odwrotny opis, w sensie jedynka była szybka. I okej, teoretycznie to się wydaje, że jakby to nie jest nic trudnego. Po prostu czytasz zakręty, a kierowca i tak wie, co ma robić. Ale ty masz podświadomie zakodowane w rytmie, tak, że jak masz właśnie niskie dwójki, trójki, to czytasz powoli. Że to są zakręty, które są jakby wolniejsze, jest więcej czasu. A piątki, szóstki szybko, nie? Bo leci jeden za drugim. I jak to się przestawia, to jednak to wymagało pewnego skupienia i zwrócenia na to uwagi. Także troszkę takich różnych niuansów w tym się przewija. Zrobimy zaraz tak, że może faktycznie się zatrzymamy, napiszemy jakąś dedykację. A sposób jest bardzo prosty. Napiszcie może, nie wiem, swojego ulubionego kierowcę z całej historii Formuły 1 i dlaczego. Powiedzmy przez tydzień od opublikowania filmu i ja, to nie jest żaden konkurs, ja wybiorę taką osobę, której wpis mi się najbardziej spodoba i ta książka do niej powędruje. O, tu mamy kawałek, może się uda akurat, żeby było, będzie łatwiej. Kurczę, jakbyś wiedział od razu, kto wygra? Czy jak się spodoba, to byśmy tu imiennie coś imiennie napisali. Nie, chyba może się umówimy, że później dopiszemy ewentualnie. Możemy tak zrobić. A, to na razie napiszemy ogólne pozdrowienia, dokładnie, a później... Ale nie powiemy co. To będzie taka niespodzianka dla tej osoby, która dostanie. Także piszcie koniecznie. Dobra, mamy dedykację. I na dzisiaj myślę, że... Tak, dokładnie. Myślę, że na dzisiaj to byłoby już tyle. Liczę bardzo, że spotkamy się ponownie. Bardzo Ci dziękuję za wizytę. To była naprawdę wielka przyjemność. I... Dzięki również za miłe spotkanie. Zawsze jest fajnie pogadać o pasji z człowiekiem, który też się czuję i do ludzi, którzy chyba też ją czują i też są wielkimi pasjonatami motorsportu. Ja się nie mogę doczekać nowego sezonu. No jeszcze chwila, ale myślę, że szybko zleci, także... Zleci na pewno. Dzięki. Dzięki, do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej.